To wydaje być się świetnym połączeniem. Mieć pasję, a potem znaleźć pracę, która tej pasji odpowiada. Robić coś, co nas pasjonuje i zarabiać na tym pieniądze. Kocham fotografię, będę robił zdjęcia za pieniądze. Kocham podróżowanie, będę zarabiał pieniądze na podróżowanie. Świetne połączenie. Praca zamiast mordęgi stanie się po prostu naszą pasją, a do tego jeszcze będziemy mogli na tym zarabiać, tak, żeby się z tego utrzymać. Wydaje mi się to super. Natomiast pojawia się pewna wątpliwość, która się ujawniła w ostatnich wypowiedziach praktyków i badaczy. Jeden z nich powiedział: przekonanie o tym, że praca, która jest naszą pasją, sprawi, że wszystko, co robimy, będzie dla nas pożądane i przyjemne, to najlepszy sposób na zmarnowanie sobie życia. Skąd te wątpliwości? Skąd ta niepewność? Dlaczego uczynienie z pasji naszej pracy może być tak naprawdę złym pomysłem? O tym jest dzisiejszy odcinek. A zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której mam swoją pasję. I teraz przychodzi do momentu, kiedy ktoś chce mi płacić za robienie tego, co robię, co mnie pasjonuje. Idealne połączenie. Wydaje się, że takie myślenie jest dowodem na to, iż ulegamy mitologizacji pasji. Co to tak naprawdę oznacza? Spróbuję dzisiaj wskazać na trzy mity związane z pasją jako naszą pracą, które sprawiają, że często popełniamy błędy. Czy nie dzieje się tak, jakbyśmy chcieli, żeby się działo? Pierwszy mit, który związany jest z wykonywaniem pracy, która jest naszą pasją, jest taki, że jeżeli jestem pasjonatem czegokolwiek, to stanę się w tym dobry. Zauważcie, skąd wiecie, że jesteście w czymś dobrzy? Skąd wiem, że robię dobrą robotę? Często brakuje obiektywnych ocen tego, co robię. To po pierwsze. Po drugie, wiem, że jestem dobry, jeżeli jestem lepszy od innych. Wygrywam zawody jako sportowiec, więc jestem lepszy od innych, więc jestem dobry. I trzecie, wiem, że jestem dobry, jeżeli zostałem uznany przez ekspertów, ludzi, którzy się na tym znają. To, że napisałem artykuł i on się podobał mojej babci, to jeszcze nie czyni mnie dobrym, chyba że moja babcia jest profesorem na jakiejś uczelni i potrafi to docenić. Nie. Jestem dobry, jeżeli eksperci, ludzie, którzy się na tym znają, uznają, że jestem dobry. I tutaj dochodzimy do pewnej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli jestem pasjonatem robienia czegoś i w którymś momencie muszę się poddać weryfikacji, ocenie zewnętrznej, to pojawia się kłopot, bo może się okazać, że ja wcale nie jestem tak dobry, albo że ta ocena, którą ludzie mi wystawili, nie jest tak wysoka, jak myślałem, że będzie. Zobaczcie na ten obraz. To obraz pod tytułem Zdesperowany człowiek, namalowany przez Gustava Courbet. Bardzo znanego malarza. Dzisiaj ten obraz akurat bardzo znany z memów, tak? Obraz Zdesperowany człowiek to autoportret Courbet. Namalowany prawdopodobnie, nie wiemy do końca, ponieważ biografowie się wokół tego nie mogą zdecydować, ale prawdopodobnie namalowany w czasie, gdy Courbet po raz kolejny został odrzucony przez jury salonu paryskiego. Jego prace uznano za zbyt słabe do tego, żeby można było wystawiać je w tak znamienitym miejscu. Zdesperowany człowiek, jak pisał sam Courbet, czuł się odrzucony, czuł się poniżony, czuł się sfrustrowany tym, że to, co robi z pasją, nie znajduje potwierdzenia w odbiorze ludzi z zewnątrz. Przykład artystów będzie dzisiaj przeze mnie często wykorzystywany, ponieważ trudno mi sobie wyobrazić pracę, która bardziej wiąże się z pasją niż praca artysty. Więc to jest pierwsza rzecz. Mogę być dobry, ale zauważcie, ocena tego, czy jestem dobry, zależy od ludzi na zewnątrz. Tymczasem w pasji, kiedy ja sobie o tym myślę, raczej chodzi chyba o to, żeby samemu stawać się lepszym, niż byliśmy wczoraj. Dzisiaj jestem lepszy, niż byłem wczoraj. Więc to jest pierwszy mit.
Mit polegający na tym, że wierzymy, iż oddawanie się pasji sprawia, że stajemy się w tym dobrzy. Drugi dość powszechnie akceptowany mit związany z pracą, która jest naszą pasją, polega na tym, że wierzymy, że jeżeli czemuś się udamy z pasją, to będziemy mogli na tym zarabiać pieniądze. Jednym z powodów, dlaczego to może nie zadziałać, to był mit pierwszy, czyli może się okazać, że nie jestem dobry. Jeżeli z pasją będę grał w tenisa, to wcale nie oznacza, że kiedyś będę tak dobry jak Iga Świątek. Jeżeli z pasją będę fotografował, to wcale nie znaczy, że będę robił zdjęcia, które się pojawią w National Geographic. Więc to jest pierwsza rzecz. Może być tak, że pomimo tego, że coś robię z pasją, to wcale nie jestem wystarczająco dobry do tego, żeby się przebić, żeby być wystarczająco dobry, żeby zarabiać pieniądze. Ale druga rzecz, która jest dla mnie dużo bardziej niebezpieczna, dużo bardziej frustrująca i na którą chciałbym bardziej zwrócić uwagę, jest to, że kiedy coś robię z pasją dla pasji, to w momencie, kiedy zmieniam motywację i zaczynam robić coś, co jest moją pasją dla pieniędzy, motywacja wewnętrzna zmienia się w motywację zewnętrzną. Powiedziałem, że będę stosował, wykorzystywał przykłady artystów. Pamiętam książkę, która dotyczyła tego, w jaki sposób pisać książki. Autorka tej książki bardzo fajnie zauważyła na samym początku, że bardzo wiele osób, które przychodzi do niej na warsztaty twórczego pisania, tak naprawdę chce usłyszeć odpowiedź na jedno podstawowe pytanie. Jak sprawić, żeby to, co napiszę, zostało wydrukowane, sprzedane, żeby zostało opublikowane? Nie interesowało ich za bardzo to, w jaki sposób prowadzić narrację. Nie interesowało to, jak budować bohaterów. Nie interesowało ich to, w jaki sposób wiązać ze sobą wątki. Nie, nie. Oni się interesowali tym, w jaki sposób sprawić, żeby to, co napiszą, zostało opublikowane. Zobaczcie. W tym przypadku pasja do pisania zmieniła się w myślenie, co zrobić, żeby opublikowano to, co napiszą. Motywacja wewnętrzna zmieniła się w motywację zewnętrzną. A w takim razie drugim problemem związanym z pasją jest to, że to, co robimy z pasją, często nie musi wcale przełożyć się na to, że będziemy zarabiać pieniądze. I to może być dla nas ponownie bardzo silnie frustrujące. Trzeci bardzo powszechny mit, który jest związany z tym połączeniem pasja-praca, sprowadza się do twierdzenia, że jeżeli coś, co jest moją pasją, uczyni moją pracą, to praca będzie moją przyjemnością. Często słyszymy takie komunały o tym, że znajdź swoją pasję, zacznij jak my zarabiać i nigdy więcej nie będziesz pracował. No cóż, to nie do końca tak jest. Po pierwsze, tu znowu przypominają mi się artyści, Stephen King napisał kiedyś takie fajne zdanie o tym, że amatorzy, pasjonaci, siadając do pisania, czekają na wenę. Zawodowcy siadają do pisania, do pracy. Każdego dnia kilka godzin przeznaczone jest na pisanie. Zwyczajnie. To nie jest tak, że ja siadam wtedy, kiedy mam z tego przyjemność. Nie. Pisanie książki to ciężka, systematyczna, wymagająca zaangażowania praca. A w takim razie może być tak, że to, co robię, wcale nie jest przyjemne. Druga rzecz, która mi w tym kontekście przychodzi do głowy, to całkiem niedawno analizowałem takie forum, w którym ludzie pisali o tym, co było ich wymarzoną pracą albo co było ich najgorszą pracą w swoim życiu, jaką pracę mieli najgorszą w swoim życiu. Na tym forum pojawiły się wypowiedzi dotyczące najlepszych prac, ale tych opisach nie było robiłem to, co mnie pasjonuje. Nie. Tam było najczęściej miałem święty spokój. Tak, wykonywałem pracę z dala od mojego szefa, z dala od przełożonych, z dala od kontroli, z dala od innych ludzi. Inna rzecz, miałem dużą kontrolę, dużą autonomię nad tym, jak wykonuję swoją pracę. Trzecia rzecz, miałem bardzo fajną ekipę. Pracowałem z cudownymi ludźmi. Zauważcie, że za każdym razem, kiedy o tym mówimy, tam wcale nie chodzi o pasję. Pasja jest ważna w pracy. Pewnie, że tak. Natomiast myślenie o tym, że pasja sprawi, że będę czerpał tylko przyjemność z wykonywania mojej pracy, jest bardzo naiwne. Dwie rzeczy jeszcze do tego dochodzą. Badania pokazują nam bardzo wyraźnie, że ludzie, którzy są pasjonatami, często zwyczajnie są wykorzystywani przez swoich pracodawców. Wystarczy Snickers, jakiś tam dodatek i ludzie już zaczynają pracować po godzinach, bo są pasjonatami. To jest pierwsza bardzo prosta droga do wypalenia zawodowego. Druga rzecz, myślenie o pasji, o pracy, która jest naszą pasją,
często opiera się na naszych wyobrażeniach na temat tego, co tak naprawdę jest pasjonujące. Kiedy myślę o pracy, myślę na przykład o wielu młodych ludzi chce być, nie wiem, dziennikarzami, pisarzami, chce być analitykami finansowymi albo prawnikami. Tylko problem polega na tym, że my często posługujemy się takim symbolem, wyobrażeniem, na czym polega praca prawnika, praca dziennikarza czy praca analityka. Te wyobrażenia bierzemy z filmów. Pamiętacie DiCaprio, który uciekał przed Tomem Hanksem i on też udawał prawnika. To, co nam się kojarzy z prawnikiem, często kompletnie nie odpowiada temu, jak rzeczywiście wygląda praca prawnika. Dlatego trzy rzeczy. Podkreślę jeszcze raz te trzy rzeczy, o których dzisiaj powiedziałem. Pierwszy mit sprowadza się do tego, że myślimy o tym, iż praca, która jest naszą pasją, sprawi, że będziemy w tym dobrze. Wcale tak być nie musi. Drugie, że fajnie byłoby na tym zarabiać. Mało tego, będziemy zarabiać nawet przyzwoite pieniądze. I trzecie, praca, która jest naszą pasją, jest pracą przyjemną. Wszystkie te trzy rzeczy mogą okazać się nieprawdziwe. Może być tak, że nie zarobimy pieniędzy, nie będziemy dobrzy. Mało tego, może być tak, jestem pewien, że tak będzie. W każdej pracy są elementy, które sprawiają, że ta praca nie jest dla nas przyjemna. Tu ostatni przykład, który dotyczy mnie. Lubię moją pracę. Lubię być naukowcem. Lubię czytać, lubię się dowiadywać, lubię o tym opowiadać. Lubię przygotowywać badania, prowadzić badania, analizować wyniki, ale pisać o tym dla żurnali naukowych to jest naprawdę nudne. A w takim razie mnóstwo jest tego, co moglibyśmy określić jako pasjonujące w mojej pracy, ale zawsze są elementy, które mi nie odpowiadają. I tak będzie z każdym z nas. Dlatego, jaka jest moja rada, która wynika z tego, o czym mówiłem? Rada jest bardzo prosta. Wybierając pracę, skupmy się na tym, jakie czynności w tej pracy wykonujemy. Skupmy się na tym, co tak naprawdę jest istotą tej pracy. A wtedy praca będzie tym, co będziemy robić z przyjemnością czy z zaangażowaniem. Wtedy będzie nam po prostu łatwiej. I druga rzecz, nawet jeżeli mamy pasję, bardzo fajnie, ale nie starajmy się z tej pasji zrobić pracy. Poświęćmy się naszej pasji, oddawajmy się naszej pasji, ale nie uczyńmy, nie zmieniajmy jej w robotę. Tak? Więc to jest coś, o czym warto pamiętać. No i cóż, tym dzisiaj zostawiam.